Panie sekretarzu, gdzie jesteśmy, co obserwujemy? W tle jest historyczny budynek w zespole parkowo-pałacowym, potocznie zwanym Placencją. Jest to budynek datowany na XVII wiek. W tym budynku historycznie była oficyna sapieżyńska przy Pałacu Sapieżyńskim, który był centralną częścią tego zespołu parkowo-pałacowego. Również była kolegiata jezuicka i te dwa budynki takie historyczne w okresie międzywojnia, w latach 20., 30. XX wieku zostały połączone i stworzyły jeden budynek. On się nierozerwalnie wiąże z budynkiem, z historią sapiechów, którzy tworzyli Kodyń, byli właścicielami Kodnia. I ten budynek jest w zasobie budynków gminnych. W związku z tym postanowiliśmy odremontować ten właśnie budynek i zmienić jego funkcjonalność. Trzeba pamiętać, że ten obiekt jeszcze kilka lat temu był zajęty na siedzibę gminnego przedszkola, ale jego stan były złe warunki, w związku z tym decyzja pana wójta i rady gminy była taka, że podjęto decyzję i wbudowano nowy obiekt przedszkolny służący dla najmłodszych mieszkańców gminy Kodyń, a ten budynek przez 2-3 lata był w zasadzie niezagospodarowany. Trzeba było podjąć szybką decyzję, aby on dalej nie ulegał degradacji, zniszczeniu. W związku z tym wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Otrzymaliśmy środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na termodernizację tego budynku. W tym momencie trwają prace właśnie związane z termodernizacją tego budynku. Całość inwestycji to jest 1 200 000, z czego 85% właśnie pokryją środki unijne. Oczywiście w tym zakresie tych działań mamy docieplenie tego budynku, ale taką technologią, na którą wyraził zgodę pan Maraszkiewicz, czyli konserwator zabytków, docieplenie od wewnątrz specjalnymi płytami Spiro z regipsem, plus do tego docieplenie stropów, wymiana źródła ogrzewania, czy ten budynek będzie dużo bardziej oszczędny energetycznie. Część prac wykonujemy ze środków własnych, czyli wymianę podłóg, również z zachowaniem zaleceń pana konserwatora zabytków. We wrześniu, w październiku budynek będzie już jakby przygotowany. Planujemy zmienić funkcjonalność tego budynku. To w tym budynku planujemy utworzenie biblioteki publicznej w gminie Kodyń. To jest o tyle dobre, bo w tym momencie połączone dwie instytucje kultury, czyli Gminne Centrum Kultury i biblioteka, mają dosyć ciasno. Biblioteka na piętrze to też niedogodność dla osób niepełnosprawnych. Ten budynek, który jest tutaj remontowany, nie ma barier architektonicznych. Jesteśmy przekonani, że będzie fajną siedzibą biblioteki. No, trzeba pamiętać, że biblioteka to też szeroko pojęta kultura, zachowanie historii Kodnia, więc tak naprawdę ten budynek historyczny, od lat związany z rodem sapiechów, będzie funkcjonował, będzie służył mieszkańcom. Planujemy również tutaj stworzenie siedziby klubów seniora. O te środki będziemy wnioskować. Także myślę, że to będzie ciekawa perełka. Ale ten budynek też kryje jeszcze inne tajemnice. To jest przede wszystkim coś, co dla nas było dużą niespodzianką. Wiedzieliśmy o piwnicach, ale nie wiedzieliśmy o bardzo dobrym stanie zachowania tych piwnic, o wielkości tych piwnic. One są dla nas pod wrażeniem, nie tylko dla nas, ale również dla pana Marszkiewicza, czyli konserwatora zabytków. A więc część skrzydło północne tego budynku, właśnie to, które jest za mną i odkryte, odgruzowane przez nas piwnice, przez naszych pracowników, około 10 przyczep wywieźliśmy 100 metrów kwadratowych piwnic. Piwnice są bardzo piękne, są murowane cegłą wypalaną, właśnie czerwoną. Są to sklepienia kolebkowe. Również będziemy szukali środków na odrestaurowanie, czyli przede wszystkim na oczyszczenie ścian tych piwnic i podłóg, zaimpregnowanie, położenie oświetlenia, czy też później dostosowanie ich do tego, aby pełniły funkcje chociażby przestrzeni wystawniczych na różnego rodzaju dzieła kulturalne. No i oczywiście cały czas poszukujemy tutaj zarówno z firmą, która wykonuje tą inwestycję, jak i naszymi pracownikami tych tuneli, które ponoć łączyły właśnie ten budynek z Sanktuarium Matki Bożej Kodyńskiej. Piwnice jednak pokazały, że coś takiego może być, ale jeszcze tego nie odkryliśmy. Legenda jest ciągle żywa, także miejmy nadzieję, że to połączenie sanktuarium z Placencją odnajdziemy.